Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta oraz Geralt, Wiedźmin 3 i oczywiście dodatek krew i wino dalej ciśniemy. I słuchajcie, troszeczkę robię sobie jakichś pytajników i tak dalej i udało mi się dotrzeć w ogóle do jednego oddziału Hanzy, później drugiego i właśnie jestem w kryjówce Hanzy. Ogólnie nie jest to, nie wiem czy to jest w ogóle jakieś zadanie fabularne, po prostu tu wszedłem, jest bardzo dużo żołnierzy i bardzo dużo surowców, więc po prostu stwierdziłem, że ciul. Idę tutaj i będę napierdzielał. Tu w ogóle, to jest jakaś krew. Tu są jakieś ślady, ale nie ma ich więcej nigdzie. No nic, w każdym razie jest tu sporo. Hanza to jest, widzę, jakiś taki bardzo mega zorganizowany wręcz gang, bym powiedział. Czego nie mogę robić w trakcie walki, o co ci chodzi znowu, gro? Już tu wytukłem na wejściu 4 osoby, w tym momencie przynajmniej 10. Czemu się Quen nie chce, bo właśnie. Przynajmniej jest 10 osób już w środku i to jeszcze nie są wszyscy, także... także sobie pomału idę. Chcę tę tarczę wydziąć mu z ręki. Można by naprawić miecz w sumie. Stwierdziłem, że fajnie będzie jednak trochę tutaj was też włączyć do tej dobrej zabawy w mordowanie grasantów. Ała. A jego na przykład... A weźmy go, spróbujmy akcji walnąć. A, dupa tam. A nie działa tak dobrze. Weźmy sobie Ardem. Niektórych ja jestem, zwłaszcza tych gości, którzy mają łuki, jestem w stanie wymordować po prostu jednym strzałem Arda. Po prostu się rozpadają na kawałki. Bo mają na tyle mało życie, że wchodzi krytyk i wtedy jak wchodzi krytyk na Ardzie, no to oni po prostu... się rozpadają. Strasznie fajnie to wygląda, ale postaram się po prostu wam to pokazać, ale nie wiem czy się uda. Jest tak, najpierw ekwipunek i faktycznie, no jak widzicie, sporo już tego tutaj pozbierałem, będę miał do sprzedaży i bardzo fajnie. Jednak tutaj na mieczyk przydałoby się go teraz naprawić. A jeśli tego mamy sporo, to sobie wybierzmy tak. A tutaj ile mamy? 70? A to nie, to aż tak to nie musimy. No wystarczy w sumie to. Dobra. No i tutaj jeszcze do góry weszliśmy, no i wiadomo, sporo tak naprawdę tutaj idzie wykminić jakiś surowców, rud, metali, jakieś tam złota, nie złota, czy chociażby kosztowności skradzionych. O, nawet jest tutaj stół płatnerski, też fajnie. Ja sobie jeszcze raz wezmę kota. Spalona słodka bułka, tak? No spoko. To weźmiemy, a tu już sobie już zrobiliśmy, to jest kawałki beczki to są. I tutaj, no tu mamy jakieś pierdoły, ale skórne, przez są ruda meteorytu tam była, też bardzo dobrze. O, tu na przykład malachit, azuryt, bardzo fajnie. A, kartki papieru, dużo kartek papieru tutaj poznajdowałem. A, i widzę, że to już koniec jaskini, nie, znaczy to mi gdzieś każe wyjść, ale tam... Ale to jest chyba coś u góry już. Floreny to niezbyt dużo. To kawałek bursztynu i nóż to są. No to już fajniej. Dobra, kończymy właściwie przeszukiwać tą jaskinię. Właściwie tutaj chyba już nikogo nie ma. No nie, czekajcie, kogoś mi tu jeszcze pokazuje. Barwniki, jakieś fiolki. No ale akurat były pierdoły. Gdzie mi tu kogo pokazuje jeszcze? Skoro ja... Tu już nikogo nie ma, nikogo tu nie widzę. W miejscu, w którym stoję, pokazuję mi jeszcze jedną osobę. Nade mną jej nie widzę, pode mną też nie bardzo. No to nie wiem, gdzie on jest. O, patrzcie, jeszcze jakaś klatka tu jest. Lofpuelf, okej. Ogólnie to jest hersz tego gangu całego. Ja nie wiem, czy było jakiekolwiek zlecenie na niego, czy na nich, nie mam pojęcia. Tak sobie randomowo troszeczkę przyszedłem, także dziwnie w sumie. Oczywiście nie jest zbyt mocny to przeciwnik. Właściwie tyle. Floreny, bardzo ładnie. Fistech, czaszka, leczka, raptularz, lota, klucz pokryty rdzą. Okej, zobaczmy co tutaj w tym jest. Większość wpisów nie jest, jest nie do odszyfrowania, część jest pobrudzona. Porudzona. Tłuszczem i kleksami, chyba pobrudzona.
To się nazywa popularność. Dla ostatnio chętnych, żeby dołączyć do naszej Hanzy, że muszę przeprowadzić eliminację. Niestety większość nowych to takie miękkie, to tak miękkie faje, że jakby ktoś wyskoczył przed taką, przed jaką karawaną i straszył grabieżą, to i konie posrałyby się ze śmiechu. Dlatego też za terytorium nowych odpowiada Carlo. Rozbił obóz na południe rysiej skały, którą zamieszkuje jakaś wiedźma. Nienawidzę tych starych jak morowej zarazy i chętnie rozpaliłbym dla niej stosik, ale po tym co się stało w posiadłości Karajanów, daję sobie jajce uciąć, że to jej sprawka, więc lepiej ją zostawić w spokoju. Postanowione za dwa zachody słońca w całym Tucson będzie głośno o tym, jak moja banda przeszła przez lisie doły. Należy się chłopcom trochę rozrywki, a tam ich chłopów dość, by im powyprowadzić flaki i bab na pęczki, także szykuje się niezły bal. Po kompanii chodzą słuchy, że w okolicy rosną w ziemi gliniane garnki. Jeśli to prawda, to może złapię się w pęta kilku kmiotków do roboty przy wykopywaniu tych skorup i otworzy mi interes. To się nazywa przebranżowienie. Zamiast rżnięcia kupców i błędnych rycerzy, handel ceramiką. Fajnie. Myślałem, że wyzionę ducha dupą. Taką nasza kuchenna ekipa zmajsterowała sprawę dla całej Hanzy. Gdyby wtedy wpadli do nas błędni, to żaden z naszych nie miałby siły miecza utrzymać. Trzeba w końcu porwać jakiegoś kucharza. Od imbecyla z mieczem niebezpieczniejszy może być tylko imbecyl przy kotle. Może mały rajdzik do Kuroliszka, zupa flisaka byłaby miłą odmianą po tych gulaszach z psich główien. No właśnie, przed wejściem... już? O kurwa. Przed wejściem, słuchajcie... A tutaj nie znajdę, kurczę, a miałem to zrobić, jak miałem tą książkę jeszcze. Przed wejściem znalazłem właśnie... dobra, znalazłem właśnie jeszcze parę listów. Znaczy właśnie byłem w tym obozie Carla. No właściwie to wam nawet pokażę, gdzie to było. Tutaj. No to był ten, to było obozowisko bandytów i faktycznie oni tutaj mieli przyrzece i tutaj robili nabór. I on miał taki liścik właśnie od tego gościa, którego właśnie zabiłem, że no wiesz, tu masz nowych rekrutów, jak się ktoś nada to spoko, a jak ci się nie nadają, to ich potop po prostu w jeziorze. A jeżeli ten, nie uważaj, żebyś nie miał tam za dużo ciał, bo się ci trupojady zlecą, to lepiej spalę ich w ognisku. Takie wow. I przeszedłem sobie tędy, tutaj jest właśnie jakieś jaskinie, ale tu są jakieś krabopająki, ich nie ruszałem, natomiast tutaj weszłem do tej jaskini, jestem tu w środku i ogólnie to jest cały ten teren, ale widzę, że nade mną też coś jest ciekawego. No nic, w każdym razie tutaj przed wejściem też było właśnie, był list do jednego gościa o tym, że zjebali potrawę i ogólnie, że smakowo jak z psich główien gotowane. Właśnie o tym wyzionięciu ducha dupą było przed chwilą. I teraz jeszcze tak, możemy sobie wziąć... eliksir ten, czyli odwar z biesa, żeby sobie troszeczkę zwiększyć jeszcze udźwig. Natomiast ja wziąłem sobie przed chwilą, ktoś mi to podpowiedział i stwierdził, tam dupa, za chwilę, nie, to jest mądre, bo przecież tutaj można skille cały czas zmieniać, kiedy tylko chcemy, więc wziąłem sobie skill po prostu mocne plecy, 60 ładowności więcej tak naprawdę, a teraz jeszcze odwar to mi kolejne 20 dodało, więc de facto teraz naprawdę mogę się tutaj obłowić tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj są. No i widzę czerwona skrzynka. Pierścienie jakieś. Srebrny pierścień, floreny i zobaczmy co w kulminacyjnym punkcie. Korony, wino. Schemat na ostrze z wiroledy. Buty oficera buklerskiego, spodnie. Hitem pancerz. Jakiś, o, sztabat wimerytu, ruda orichalcum. To się mocno przyda. Resztę sobie oczywiście sprzedamy i tutaj widzę też można jeszcze pójść. To jest prawdopodobnie po prostu drugie wyjście. Tak, to jest wyjście na zewnątrz. Bardzo dobrze. Czyżbym ja właśnie wykonał zadanie przez przypadek zupełny? Tak mniej więcej to wygląda. Chyba przez przypadek wykonałem jakieś zadanie. To ciekawe. Fajnie, że jest noc i gówno widać. No już trudno. Okej, ludzie tu przyszli normalnie tutaj. Terror Hazy zakończony. Rozbiłeś kwaterę główną Hanzy i zabiłeś jej lidera. Fajnie, że mogłem przeczytać. Dziękuję, gro.
No nic, dobra, w każdym razie chciałbym się z tym teraz wydostać. Najlepiej tamtym wyjściem, którym właśnie wyszedłem. Czekajcie. Spokój, burt nie wszczynać. Tutaj właśnie jeszcze coś leżało. No właśnie. Boże, już przeciążony. Dobra, muszę coś wywalić. Spokojnie, Geralt. Muszę coś wywalić z tego ekwipunku. Jakieś najgorsze gówno. Pewnie to będzie... A, nie. Nie wiem, co tu wywalić teraz. Dobra, wywalę i... O, na przykład coś z tego piwa, przecież ja mam tego piwa tak dużo. Nie. Wyrzuć. Wyrzuć 4. To nic nie dało. A, to nic nie waży. Cholera jasna. Myślałem, że coś waży. A wino? Wino też nic nie waży, bo że mam tego wina tak bardzo dużo. Trzeba to posprzedawać w takim razie. Nie no, wychodzi na to, że tylko tutaj, albo ewentualnie tu coś waży. Chociaż teoretycznie nie. Come on, muszę stąd coś wywalić, no. Może jakąś taką dupę siekierę. Niech będzie taki toporek. O właśnie, wyrzućmy ten toporek. No i nic. Idę w takim razie, trzeba się pozbyć tego wszystkiego. Na zdrowie. Trzeba się tego wszystkiego pozbyć, ale chciałem tam u góry wyjść, cholera jasna. I to wszystko posprzedawać. I gdzieś się spotkamy dalej, pomyślimy, co dalej robić. Okej, jestem troszeczkę bogatszy, tak o 8000 korn bogatszy, także to była niezła wyprawa. Słuchajcie, zacząłem sobie korzystać z tych oznaczeń, które wprowadzili. Chodzi mi o te markery właśnie, które można sobie poustawiać. Więc mniej więcej poustawiałem je tak, jak tak, żeby mi coś podpowiadały. Tymi żółtymi oczywiście widać to na tej miniaturce mapy w prawym dolnym rogu, to widać najlepiej, gdzie się kierować. Więc tak, tymi znacznikami oznaczyłem miejsca, gdzie mam poszukiwania jakieś, tak? Czyli generalnie wszystko jest po tej stronie, cztery miejsca do przeszukania. Dalej na czerwono zaznaczyłem miejsce, gdzie przypuszczam, że trzeba będzie się zająć jakimś potworem albo jakimiś ludźmi, a niebieskie takie, które po prostu tam trzeba iść i jeszcze nie wiem, co w tym momencie zrobić. I dzięki temu, wiecie, mogłem sobie oznaczyć wszystkie zadania, jakie gdziekolwiek mam i wiem po prostu dzięki temu, jak jestem w danej okolicy, to gdzie pójść, z kim pogadać, co robić, tak? Znaczy, co jest w okolicy, ja nie muszę teraz szukać, to jest mega usprawnienie i szkoda, że nie było tego od samego początku w grze, no ale nieważne. Mamy tutaj, jesteśmy w tym momencie oczywiście w Buckler, dlatego że poszedłem tutaj posprzedać, zresztą do tego arcymistrza chodzę sprzedawać. No, mamy tutaj dwa miejsca, do których możemy się udać. Co prawda nie jest to takie... Wiecie, to tylko znacznik gracza, żeby to jeszcze wiązało się z jakąś misją, niestety nie bardzo, ale wiem akurat, co to za misję. Księżycy Camerius tutaj jest. I to jest... O właśnie to, rycerz do wynajęcia i zaraz zobaczymy, o co z tym wszystkim chodzi. Więc musimy tam przejść. Ale i tak to jest, wiecie, więcej niż nic, tak, że możemy sobie oznaczyć... Tak naprawdę, gdzie myślimy, gdzie... Albo na przykład, nie wiem, możemy na przykład wejść do jakiejś jaskini i stwierdzić, że jest tam, nie wiem, potwór, którego no nie zabijemy w tym momencie. Możemy sobie go po prostu... Plec śpiących rycerzy, okej. Okay. Możemy sobie po prostu, wiecie, wziąć i zaznaczyć miejsce, okej, okay, tam jest coś, co po prostu nie jest do ubicia przeze mnie w tym momencie. Należałoby tam wrócić kiedyś, nie? Jeżeli nie chcemy się tylko samymi zadaniami rodzina książęca zajmować. No dobra, tutaj mamy, tak? Znów im za dużo wypłaciłem. Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Za dużo. Jestem książęcym Camerariusem. Camerariusem? Jestem Geralt. Co tu robisz? Siedzę. Płacę błędnym rycerzom. Mhm. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. To prawda. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. Okej, okay, udało się już zrobić parę takich rzeczy. A skoro o zapłacie mowa, doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie, ser. Mhm. Dobra. Skąd masz pieniądze dla rycerzy? Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty? Z książęcego skarbca.
Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. Mhm. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. No tak, tak. Dobrze, dobrze. Niech będzie. Patrz, co masz na sprzedaż w takim razie. Chcę przejrzeć woluminy, które masz na sprzedaż. Może to być coś ciekawego. A, co my tu mamy? To są schematy na mniejsze kamienie runiczne. Pomniejsze glify z ognia i kamienia, okej. Okay. Katakan, Abigail Late, moje życie z panterą, Boże Święty, o falach dźwiękowych, nietoperze i szarleje. No można by sobie pokupować trochę tych książek, one w sumie tu są dosyć tanie. Ja pierdzielę pamiętam, jak w Wiedźminie pierwszym książki były tak cholernie drogie, naprawdę były cholernie drogie ale trzeba było je kupować. Kurczę, 24 za każdą książkę. No wiem, że jest ich tu sporo. To jest tak 3, 6, 8 na jednym tym jest pasku. Czyli 8 plus 7 to jest 15. 15, 18 plus 8 to jest 26, 27 książek razy 24. A chyba, że to będzie trochę. Czekajcie, aż sobie kalkulator odpalę. Średnio mi się chce liczyć w tym momencie. 20. Ile powiedziałem? 7 książek, tak? 27 książek razy 24 korony. 648 koron, to nie jest zbyt dużo. I szczerze mówiąc, chyba sobie po prostu kupię te wszystkie książki, przeczytam i później oczywiście posprzedaję. W niewielkim, oczywiście z niewielkim zwrotem kosztów. Ale kurczę, będę bogatszy o tą całą wiedzę. I niekoniecznie trzeba faktycznie czytać tych książek. No to do zobaczenia. Zobaczymy. Teraz tak, rycerz do Wenecji, czyli tutaj nie było nic konkretnego. Wypełni kontrakty Cameriusa, okej, 400 koron dostałem za 4, czyli za każde 100 koron. No dobra, czyli jest ich 15 ogólnie, tyle dobrze wiedzieć, natomiast czy to się coś pokazuje na mapie? Przypuszczam, że nie. A jednak pokazuje się, wow. Kontrakty Cameriusa, no dobra, to w sumie fajnie. W sumie ja bym sobie je wszystkie pooznaczał, to poczekajcie chwilkę. Albo i tego nie zrobię, bo w jakiś sposobem się to właśnie spieprzyło. Nie wiem, czy nie jest po prostu określona ilość tych rzeczy, które można wskazać. Na przykład już tu nie mogę zmienić. A jakbym tak na przykład usunął stąd. Usunąłem, dobra. I teraz chciał tu zrobić. A tu już jest de facto. Dobra, to tu oznaczymy tak. Tutaj oznaczymy tak. O, i tu już nie mogę zrobić. Dobra, czyli pousuwam te znaczniki. To tymi kontraktami Cameriusa się zajmiemy po prostu dużo później. A na razie to... O, tu na przykład jest w jednym miejscu coś do zrobienia, jedno i drugie. No, to później. Na razie bym się zajął po prostu tymi normalnymi zadaniami pobocznymi. Więc je mam wszystkie tam pozaznaczone. To dobrze wiedzieć, że tak to wygląda. Następnie tak, książki faktycznie można dalej czytać, skminiałem sobie to, można czytać normalnym sposobem, znaczy tym tradycyjnym. Tylko gdzie one tu były? O właśnie, tutaj. I po prostu to można wszystko później poprzeczytywać. Więc teraz to zrobię na szybko. Nie będę oczywiście czytał tego, tylko po prostu zrobimy to wszystko w ten sposób. Właściwie można to zrobić w ten sposób. I tu są wszystkie się przeczytają teraz. Mam nadzieję. Okej, wszystko się właśnie przeczytało. Wpisów dużo w bestiariuszu teraz właśnie mamy. No bardzo dobrze. Tutaj coś widziałem takiego nie... A nie, przeczytane tylko tu numerki były, dobra. No okej, faktycznie wszystko już zostało przeczytane. Można będzie to wszystko posprzedawać. Natomiast zobaczymy ile on teraz weźmie za to. Za tą książkę, którą już przeczytaliśmy. Gdzie to było? Tutaj w innych, tak? No tych książek sporo mamy i moglibyśmy to posprzedawać w sumie, bo czemu nie? 3 korony. No i niewiele tego będzie. Ale powiedzmy, że posprzedajemy. Postaram się same książki, resztę to nie fragment sztuki teatralnej. A, nieważne. Posprzedajemy tylko to, co ma formę książki na ikonce. I tyle. Tu niektórych sztuk mamy razy dwa w ogóle. Ta, która wie.
To ma w ogóle wygląda dosyć ciekawie. Dobra, tu mamy 3. A zawsze coś tam koron sobie odzyskamy. Aczkolwiek nie będzie to tak dużo, ile ja mu dałem. O, dobra. Dobra, wystarczy, myślę. Poszkodowaliśmy trochę, nie będę was teraz zanudzał jeszcze, kurde, głupimi książkami. Dalej mamy jakiegoś gościa tutaj, jeszcze jednego w mieście, u którego możemy coś zrobić. On będzie gdzieś tutaj niedaleko. Zaraz zobaczymy. O, właśnie tutaj niebieski znacznik. Karczmasz to jest w ogóle. Dobrze, że mi się zaznaczyło, tak? Bo ja chciałem zwykły znacznik tam umieścić i tak naprawdę ściągnąłem znacznik ten, który tu już tam był. Brawo, brawo, brawo. Do niego chciałbym podejść. No właśnie. I on ma dla nas jakieś zadanie jeszcze. Trzeba też pamiętać, że cały czas mamy... No nie jest tutaj. Mamy też cały czas jeszcze chyba 3 tablice ogłoszeniowe. Trzeba też by tam zajrzeć. Na nie. Jaki chuj, jak tu się wchodzi? Proszę mi tu nie jęczeć, nie stękać. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. Chciałbym tylko dostać się do karczmarza. Cholera jasna, i tu trzeba zapierdzielać po tym mieście. On jest tak skomplikowany. Powiedz, że to tu. No nareszcie, Jesus. Czyżby to ona? O, to jest barżanciarnia, okej. Widzieliście kiedyś taką łyżkę. A, rozumiem. Do jakiej potrawy używa się sztuczców takiego rodzaju? Cholipcia, to wygląda na fikuśną łyżeczkę do bulionu albo jakiś klucz. Tu coś jest napisane. Tak, 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 to jest ten klucz z jakiegoś zadania. Ta karteczka skierowała mnie do was. Wiesz, co może otwierać? Nigdy jej wcześniej nie widziałam. Ale poszperaj w piwnicy, tam zostało jeszcze mnóstwo szpargałów po poprzednim głosie. Spoko! Nie wiem, kim jesteś, ale możesz wejść i poszperać w mojej piwnicy. Co tam dziś? Bardzo fajnie. Od chuja tu kart mają, tu w ogóle nie mają przydatnych rzeczy, mają same tylko kurwa karty i ten. Posprzedawiam w ogóle piwa, bo... O, też miałem tego od cholery. A, no dobra, no to... To do piwnicy, rozumiem, że piwnica pewnie tutaj. No tak, z jednego miejsca pamiętam byliśmy gdzieś i... O, pokradniemy wszystko, co możemy. Gdzieś tam byliśmy kiedyś i... Podpalimy pod kominkiem. Gdzieś tam kiedyś byliśmy i... Znaleźliśmy właśnie taką łyżkę, która była kluczem. Stary pamflet. Co to jest? Ludwukler, bla, 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 nieważne. To mnie nie interesi. Szukajmy dalej. Wyprawiona skóra drakonoida, to się przyda. Okej, tu mamy już drzwi. Gdzie one prowadzą? Zamknięte. Natomiast oczywiście ta szafa nas interesuje. Tutaj mamy jeszcze pierdoły. Co mamy tu? Książka kucharska autorstwa Smigola Luisa Serkisa. Okej. Książka zawiera setki przepisów, jednak na ostatniej stronie zamiast recepty na przygotowanie królika po buglersku jest kilka chaotycznie zapisanych linijek. Na rany lebiody przekowałem się przez dziesiątki elfijskich manuskryptów i odkryłem to. Już wiem, do czego służy ten łyżko-klucz zakupiony przeze mnie na aukcji. Ten klucz otwiera pracownię legendarnego Ramesa Gortona? Tak jakby Gordon Ramsay, tak? W sensie ten popularny kucharz od tych wszystkich programów, tam jakiś Hell's Kitchen i tak dalej. Gordona Ramsaya, okej. Okay. Elfijskiego kapłania bogini Dana Mebi. Którego kulinarne arcymistrzostwo jest do dziś nieosiągalne dla żadnego kucharza. Jeśli uda mi się odnaleźć ruiny tej świątyni gdzieś w Puszczy Blessure, znajdę wszystkie jego legendarne przepisy, nie mówiąc już o innych bezcennych skarbach, które skrył w swojej pracowni ten arcykucharz. Resztę wpisu pokrywa wielka tłusta plama. Okej, tylko że mu się nam zadanie nie... A nie, to był Drwal, a my patrzymy na poszukiwania zaginionej tajemnicy. Okej, odnieść teraz tą całą pracownię, tak? Gdzie ona może być? Ona jest tu. Proszę bardzo. Więc ja sobie oznaczę, żeby tam pójść. No i okej, czyli tak, zatwierdziliśmy ogólnie tutaj w rynku. Tu mamy tego gościa, który był w ostatniej misji i zapraszał nas na przyjęcie do siebie, więc myślę, że tam się po prostu udamy. Okej, jesteśmy już na miejscu. No i musimy tego Beledala ten obejrzeć wystawę, okej. Musimy z nim pogadać. Ale dzika, bardzo, bardzo byłem. To ma kamień.
Czy to jest Krystyna z Czubówna właśnie? Nie żyje jeden z najniebezpieczniejszych. Nie pomoże i mazi. Oczywiście, że tak, ale to strasznie cicho. Wij Boklerski, bo o nim mowa, z dumą prezentuje swoje hity nowowapienne pancerze. Jakie selfie tam ma? Okej, okay, ładnie. Patrzcie, tutaj Geralt uwalnia panterę. Płotka, co ty robisz? O Boże, Krystyna Czubówna i Wojciech Mann w jednym miejscu. Wow, takie znakomitości. Tam są te wije, skolopendromorfy, tam są z pawiami. Ratuje pawie przed skolopendromorfami, tak? Spokaza się, mówisz, tak? Wspaniale móc poznać bohatera ostatnich dzień. Życzę dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Kurde, weź mi poskramiający pawie. Pawie, tak. Geralt i Pantera. Weźmy poskramiający pawie. A tu jest co? Biały wilk poskramia wije buklerskie. Okej, gdzie jest zatem gość? To jesteś ty. O, cześć. Co tam? Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą na właściwy moment, by zaatakować. Widzieliście, on tam dziubek robi. No co do chuja? Czemu on tam dziubek robi? To wspaniale. W ogóle, jak zrobił to zdjęcie, skoro... A to musiał do... Nie wiem, jak to zrobił. Mam dwa? Dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Bo tam jakby miał fotografię samego siebie w tym sprzęcie. Choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Wow. Dziękuję. Oczywiście, że powiesimy. Nice. Miło, panie Boberek. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, no tak, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety, pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące Bohomana. No tak, mega trolling. Zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw popachę, mówię ci. Nice. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. O. A, znam nawet jednego. Nazywa się Torg. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. Okej, w porządku. Brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. To było miłe. No miło było cię spotkać. No to zatem mamy buklerskie safari zaliczone. A to sobie wieprzowinkę podpierdzielimy normalnie. Dobra, to sobie tak teraz chciałbym zdjąć ten znacznik. O właśnie. Co my gdzieś tu jeszcze mamy? Porozsiewane takie rzeczy. Tu w sumie niedaleko jest znacznik od któregoś poszukiwania. Już w tej okolicy byłem trochę. Więc może zrobię sobie to poszukiwanie. Dobrze, że je wyłączyłem. No nieważne. Zatem ja się tam przejadę oczywiście na płotce.
Chodź, panie Wojtku, Wojtek. Panie Wojciechu. A dzisiaj sobie oglądałem akurat właśnie film, jak Wojciech Mann opowiadał o tym, jak udzielał płotce głosu. Aj, Boże, Boże, płotka. Chodź. Dobra, spotkamy się na miejscu. Okej, okay, przy okazji natknęliśmy się na kogoś. Jakiegoś rannego kolesia chyba. Co tu się dzieje? Bandaże. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Gość już nie żyje. Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, o, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi, wierz mi. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. No nie, ale że jakiś teraz taki stary pancerz ustalić, skąd się tu wziął. Przywdział i... Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. No właśnie, nie? Czekaj, idę z tobą. Tak? Okej, okay, to miło. Będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. No, rekonstrukcja. Podobno śledzenie zamordowanego mężczyzny używają wiedźmińskich zmysłów. No tutaj raczej nie potrzebuję nic takiego robić, skoro po prostu widzę ślady krwi. On tu spadł chyba. To pewnie tutaj połamał sobie nogę. Tak, próbował zeskoczyć, próbował przeleźć przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości, ale nie mógł otworzyć bramy. Nie znał wiedźmińskiej magii. Fuck! No, teraz się otworzyły. Zaraza. Wow. Na bogi. Co tu się kurde stało? Jabłko se podniosę. Co tu się działo? Jakiś bankiet? Na to wygląda. Myślisz, że nikt nie przeżył? Bogowie. Tu jakaś kobieta. Biedna. Sukienka taka ładna. Służąca, zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Napierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Tu mamy jakąś dziwną figurę, dwie nawet. Tu też jest jakaś figura. Co to ma być? To jakby ci ludzie zostali w kamień zmienieni. Bo nie, faktycznie są dwie identyczne babki, to może nie. Co mamy tutaj? To nie, ale to. Srebrna zastawa? Elfie grawerunki. Może te
Że faktycznie to jest, nie wiem, oni są zaklęci w kamień, nie wiem, oni ich pozabijali? Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Enseed. Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Ale z czego? Tylko nie mów, że z ludzi. No coś mamy? Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. Silny zapach. Mam jeszcze jednego ziomka. Liczne rany na ciele. Wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek. Ale w elfim ubraniu. No właśnie, dziwna jest jakaś ta willa, nie? W tym są prawie nie ma nie ludzi. No właśnie, nie? Też tak zauważyłem, w ogóle tu nie ma... To są sami ludzie. Nie ma tutaj właśnie jakichś elfów, krasnoludów, nic tu nie ma. Następny gość. Ten jest spalony. Uciekał, potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia. Ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Tu się coś dzieje, coś jest za drzwiami, ja sobie zapiszę grę. Coś jest za drzwiami. Słuchaj, może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są? Nikogo nie ma. Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc, ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Kim ty jesteś właściwie? Kim ty właściwie jesteś? Kim ty właściwie jesteś? Uram fusze plamondon du savarin. Pan tych ziem i przewodniczący klubu historycznego tu są, przy okazji. Czy to twoja willa, ci wszyscy goście to byli? Spotykamy się tu co roku, w rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Czyli jasełka takie. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie, nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora, czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durant, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla tu są. Potrzeba przynajmniej trzech osób. Tak myślałem. Zaraza, nie chcę was narażać. Zaraza. To dla was zbyt niebezpieczne. Mistrzu, z tego co mówicie, to ja doprowadziłem do tej masakry. Nieświadomie, ale zawsze. Mam zatem moralny obowiązek was wesprzeć. Niech nas bogi mają w opiece. Ja też pomogę.
Dobrze, że go wziąłem ze sobą. Uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Czemu mówi do tego ziomka? Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. No dobra. I teraz uprzątnij ciała swoich przyjaciół. Spoko. Ale ciekawy... O, patrz się odłączył? Nie. Tak, nie. Nie, ja zajmę chyba miejsce króla Ludowika na elfim tronie. A wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Ma maskę śmieszną. No dobra. Maska ceremonialna. Król Divetaf przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. Zapal wszystkie lampy w ogrodzie. No właśnie, nie? Coś z tymi posągami jest na 100%. Że one jakby ożyły może i... No ciekawie, że ten klub historyczny... No tak, no to rekonstrukcja, nie? No... A tutaj jeszcze. Divetaf złożył u stóp Ludowika bylem, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Mochanek chleba. Złóż ofiarę. Aha, tutaj. Następnie Divetaf nalał zdobione misy elfie wino, Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę. Dobędzie wszystkiego miecza. Okej. Okay. No właśnie, to jakby się pad... Znaczy, pad jest dalej podłączony, ale zmieniły się troszeczkę kontrolki, więc... No, nieważne. Mniejsza z tym. Gdzie mam to? Pewnie w przedmiotach fabularnych to będzie. No właśnie. Elfi miecz. I to jest zabytkowa tarcza. To tutaj pewnie. Dobra, mam... Czekajcie, nie bardzo wiem co teraz. Ekwipunek. Dobra, tarczę musiałem dać tam. Tutaj mamy ten miecz. No, na razie dobra, to dobędziemy ten miecz. I powinniśmy dobyć jeszcze tarczę. Dumny elfi jest. Król dobył broni i padł na kolana przed obliczem Ludowika, uznając tym samym swą ostateczną. Ludowik rzekł na on czas. Przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... Mówiłem. O kurde. Bogowie, patrzcie. Patrzcie na te posągi. To niemożliwe. O matko. Shit. Fuck. Fuck, no nie zdążyłem nawet odskoczyć. Co do kurwy, no, bez przesady. Właśnie to jest wkurzające. W Wiedźminie czasem zdarza się właśnie tak, że nie zdąży człowiek tak naprawdę zrobić nic. No kurwa. No naprawdę, serio, nie zdążyłem nic, absolutnie nic zrobić. Chciałem się jakoś ustawić, nie wiem, rzucić na siebie znak, włączyć odwar, cokolwiek. Nie da się nic zrobić w tym momencie, ja pierdzielę. Nie czaję. Co ja mam tu plus, kurczę, mam jeszcze ten... jakiś gówniany miecz. Włącz... Czemu... O, właśnie, ekwipunek teraz. Czym ja będę stalową bronią z nimi walczył? Pokaż mi moją stalową. Kurde, ten miecz jest dobry. Wow, tego bym się nie spodziewał. Tylko, że kurwa... Tak, no... Fajnie, nie? Te elfki, kurde, napierdalają we mnie ogniem. Ja nie mam się absolutnie tutaj żadnego, kurwa, nawet pół metra, żeby się gdzieś przemieścić, odbiec od nich, cokolwiek, rzucić znak, nic po prostu.
Oj Boże, święty, zajebiście. Okejcie. Zrobimy tak. Ła, pójść, kurwa, a okej, tu są ciała. Ma to sens, dobra. Teraz tak, zrobimy tak. Zrobimy tak i tak. Dobra, teraz. Znak. Dobra. Teraz tak, Quen. Tylko musimy podskakiwać mocno. Teraz mnie atakujcie, gnojki. Dobra. Cholernie silni są. Naprawdę są cholernie silni. I to mają tylko 40 level, no jasne. Coś nie bardzo wierzę, plus... Kurwa, no przecież... Jeszcze coś tutaj do mnie strzela. Tak z niewiadomego mi zupełnie kierunku. Ale muszę te elfki pozabijać. Będzie jedyna metoda tak naprawdę. Jeszcze mi teraz nos zaczął swędzić z jakiegoś nieznanego mi powodu. Au! Czekajcie. Szybkie drapanie po nosie, dobra, okej. Okay. Nie chcę wyjść z gry! Głupia gra. Cholera jasna. No właśnie tak jest, jak się kurde chce. Chce człowiek zrobić ten. No dawać. Dobrze, miałem naładowaną tą adrenalinę, bo tylko dlatego przeżyłem. Ała, 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 ała. No dawać. Shit. Uch, dobra, teraz możecie napierdalać. Gdyby nie ta tarcza, to jest nie do przejścia po prostu. No jasne, oczy kurwa wiście, ja jebę. Okej, okay, w miarę chyba mi się udało w ogóle, ale po walce wam powiem, co musiałem zrobić. Ale powinienem ją teraz, o właśnie, zabić. I teraz już nie powinienem otrzymywać obrażeń od tych zajebanych ogników. Boże święty, dobra. Załatwiłem te babki właśnie i zostało mi w sumie tylko ci goście. Masakra. Masakra z tą walką. Autentycznie, żeby kurde w ogóle im coś robić, to założyłem sobie jad wisielców, tak żeby zwiększyć po prostu przeciw nim atak, oraz użyłem echidnę i ekimę, w sensie odwary, czyli nie tylko znaki mi przywracają życie, znaczy rzucanie znaków przywraca życie i zadawanie obrażeń przywraca życie. Czy już sam ten. Jezus Maria, i masakryczna była ta walka. A oni mają kilka poziomów mniej ode mnie. Przecież one ożyły. Jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Dobra, dobra. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no, lepiej będzie, jak zacznę od początku. Już 48,5 minuty mamy. Zajebiście. No gadaj, opowiadaj. Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. Nie jesteś pewien? I wiecie co? Bardzo dobrze się stało. Bo wygląda na to, że Diveta przykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagi. Mówię wam, jak nic w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. Oj tak, czyli oni byli zaklęci ponad 500 lat? Elfy. Czy tam niecałe 500 lat? Nasienie. Jesteście lepsi. Uż. Nie jesteście lepsi. Elfy po prostu broniły swojej ziemi. Zabraliście ją, ale i tak wam było mało. Wyrżnęliście je do ostatniego. Jacy wy? Przecież ty też jesteś człowiekiem. Tak.
poniekąd. I czasem się tego wstydzę. Nie zgadzam się z tym, co mówicie. Ale nie puszczę was z pustymi rękoma. Weźcie to jako nagrodę. Mhm, no dobra. Bywajcie. No i Jerskiej Korony 300. No i dobra, rekonstrukcja zakończona. No nie powiem, bardzo fajny quest, naprawdę fajny quest, mocny, ale po prostu ta walka przerażająco trudna, bo tak być nie powinno. No nic, dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, chciałbym, żeby te odcinki były po 40 minut, a teraz znowu mam 50 minut, także bardzo długie te odcinki, ale hej, przynajmniej sporo udało się zrobić tak naprawdę w tym jednym odcinku i... No trochę jeszcze nas czeka, myślę, że w następnym odcinku już pociśniemy fabułę ostro, bo tak naprawdę tej fabuły niewiele zrobiliśmy, więc pociśniemy może przynajmniej z 2 albo 3 odcinki samą fabułę i później znowu robimy jakieś poboczniaki. No nic, zobaczymy, w każdym razie tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, bye bye.